Cześć, to jest Nefarel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, ostatnio bawiliśmy się w chowanego z miśkiem Nity, później bawiliśmy się w chowanego z głową Tika, a w dzisiejszym odcinku zagramy po raz pierwszy na moim kanale w DeathRun w Brawl Stars. Uczestnicy dzisiejszej zabawy muszą pokonać morderczą trasę, a ja taką nakoksowaną Piperką stoję na środku przyczajony w krzakach i strzelam do nich auto-aimując. Oczywiście moi klanowicze mogą się chować za różnymi skrzynkami oraz innymi przeszkodami, ale osoba, która pierwsza dobiegnie na metę, wygrywa megaboxa. Dzisiaj zrobimy 4 rundy kilkoma różnymi postaciami na różnych star powerach, więc zapowiada się naprawdę mega zabawa. Chciałem jeszcze ogłosić, że cały czas są miejsca w moim klanie, a jeżeli jesteś aktywnym graczem i masz ponad 25 tysięcy puszek, zapraszam Cię do mojego klanu, do którego hashtag znajdziesz w opisie. No to teraz polecam dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel. Dziękuję ślicznie za wsparcie. Pamiętajcie, moi drodzy, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, nagrywajcie to, podsyłajcie na mój e-mail kodfarel@gmail.com, a jeżeli twój krótki film pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygrałeś kod PSC o wartości megaboxa. Jeżeli jeszcze mnie wspierasz, wystarczy, że klikniesz w pierwszy link, który znajduje się w opisie tego filmu i potwierdzisz, że masz zainstalowane Brawl Stars. Standardowo przypominam wam wszystkim, żebyście wbili na pixshop.pl po przekozackie koszulki, wleciała nowa kolekcja z bandanami. Link w opisie. Moi drodzy, tak wygląda nasza mapa do DeathRuna. Udział w zabawie bierze aż 9 osób. Klanowicze walczą w 3 rundach o megaboxa. Osoba, która dobiegnie jako pierwsza i przeżyje, wygrywa megaboxa. Ja gram Piperką, siedzę ukryty w krzakach i strzelam do graczy, którzy nie wiedzą, w którym miejscu jestem. Osoba, która ukończy jako pierwsza morderczy wyścig, wygrywa megaboxa. Okej, moi drodzy, lecimy z pierwszym meczykiem. Ja gram Piperką, a moi drodzy klanowicze muszą mi otworzyć teraz te wszystkie skrzyneczki, które tutaj są. Tak jest. I ustawić się w linii. Tak jest. Ustawiamy się w linii. Na razie jeszcze nie było powiedziane start. Za chwileczkę Farel odliczy. Przygotowani do startu. Start! Przeciąłem wstęgę. Proszę biec. I biegniemy, moi drodzy. I uwaga, czy ktoś dostanie. Pronopfire pobiegł pierwszy, ale nie przyjął. Okej. Okay. Chyba kogoś zabiłem. Znowu kogoś zabiłem. Ja dziękuję. Okej. Okay. Uciekaj. Uciekaj, bo... Sad Boy dostanie. Może zagrajmy tak, że będę auto-aimował. Nie będę celował. To będzie o wiele, wiele lepsze. Tutaj widzę, Pronopfire biegnie. Strzał, nie trafiłem. Strzał, nie trafiłem. Strzał, nie trafiłem. Okej. Dobra, no niestety dostał. Gram na auto-atak. Nie gram z celowaniem, bo z celowaniem mi się wydaje, że będzie za łatwe. No dawajcie, panowie. Bomba. Któryś dostał. Bomba. Nie dostał. Nobek. Okej. Scotty, uciekaj! Uciekaj mi tu, Scotty. Wiśnia na dole i Scotty. Nie trafiłem. Nob dobiegł. Wiśnia nietrafiony. Uwaga, 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 uwaga. Oooo! No niestety dostał. Uwaga, czy trafię? Trafię, ziomka. Został tylko nam Wisienka. No Wisienka, dawaj, musisz dobiec do końca. Niestety nikomu nie udało się dobiec. Koniec pierwszej rundy. W pierwszej rundzie niestety nikt nie wygrał. Czas na rundę numer 2. Tym razem też będę tylko auto-aimował, ale powiedziałem klanowiczom, żeby byli bardziej odważni. Im więcej osób naraz będzie biegło, tym większa szansa, że któryś z nich pierwszy wygra ten morderczy wyścig i dobiegnie cały, podkreślam, cały do bety. 3, 2, 1, start! Lecimy, a ja biegnę razem z wami. Uwaga, pierwszy strzał, auto-atak, dostał. Pierwszy strzał, nie ma. Dostał, lecę z wami dalej. Ja nie celuję, żeby było wam łatwiej, żeby ktoś z tego megaboxa zgarnął. Okej, muszę się wracać teraz na początek, bo chłopaki jednak bardzo szybko tutaj dobiegli. Strzał. Nie trafia. Trafiłem. Okej, zapraszam kolejnego. Trafiłem. Sad Boy, nie trafiony, nie mam amunicji. Sad Boy, dostaję. Sad Boy. Zostało 3 ziomków. Mam 3 amunicji. Patrz, on biegnie, 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 biegnie. Uwaga. Czy trafię? Nie trafiam. Nie trafiam i strzał. Nie trafiłem! Wow, mamy zwycięzcę! Scotty, brawo! Brawo, mordeczko, wygrywasz tutaj. No niestety, panowie byli powolni, a Scotty wygrał. Brawo, mordko. GG, wygrywasz megaboxa. Pięknie. Wykorzystał sytuację, nie patrzał na innych, leciał na pałę, odważny. Run, Forest, run. No i się mu opłaciło, bo zgarnia kod PSC o wartości megaboxa. Gratuluję.
Lecimy, moi kochani, z trzecią rundą. Tym razem wziąłem inny star power. Ten, dzięki któremu mogę szybciej strzelać. Okej, bierzemy cuby, podnosimy. Tu ja wziąłem sobie też gadżet, dzięki któremu mogę podkręcić co nieco moją kulę. Uwaga, jeżeli jesteście gotowi, no to startujemy. Ja dalej autoaimuję. Go! Ruszyli i pierwszy strzał na ślepo, nie trafiam. Oho! Oho! Aha! Aha! Podkręcona! Kogo trafi? Trafiła kogoś! Przepraszam, ja nic nie chciałem. Jalko autoaimuje, mordeczki. O! Słyszę teleport. Scottie biegnie i chyba nie dobiegł. Przepraszam, panie Scottie. Okej, to teraz zostały nam chyba dwie osoby. Zamykam oczy i za chwileczkę strzelę. Trafiłem! Amelia, wygrywasz mega boxa! Sami widzieliście, że zamknąłem oczy i nikogo nie celowałem. Przykro mi, to był po prostu pech albo szczęście na korzyść Amelki. Gratuluję, wygrywasz mega boxa. Okej, moi drodzy, czwarta runda. Tym razem zmieniliśmy sobie zadymiarza na Broka. I to może być mega zabawne, bo nie mam pojęcia, jak ja będę auto-aimował Brokiem. Mordeczki, jesteście gotowi na wielkie grzmoty? Uwaga, tutaj podnoszę wszystkie power cubesy. I uwaga, strzela, może być mocna eksplozja. Leci rakieta, poszła! Trafiłem chłopa na mecie. Na starcie, przepraszam. Leci rakieta, boom! No to teraz... deszcz meteorytu! Nie no, to jest za mocne. To jest za mocne. Dawajcie, starajcie się. Przebiec, lecicie, wisienka. Nie bójcie się, nie bójcie się. Nie trafiam. Nie trafiam. Nie trafiam. Nie trafiłem, więc zapraszam panowie, ja nie celuję, ja po prostu auto-aimuję. Rakiety są wolne, więc jeszcze któryś z was może to wygrać. Chyba, że się nadzieje jakoś. A ja też nie mogę w sumie pozwolić, żeby to było za łatwe, bo tu walczą o mega boksa, przypominam. Auto-aim. Nic nie trafiłem. O kurcze, no to się robi teraz ciekawie, bo dwie osoby zostały. Wisienka, tu powinienem go chwycić. Hop, nie trafiam. Było blisko. To jest decydująca... O! Wiśnia! Nie no, czemu on strzela gdzieś tam? Kurczę, nie tego trafiłem, co trzeba. Aaaa! Dobiegł, wiśnia dobiegł, zrobił to. Zrobił to, wisienka, gratuluję. Wygrywasz mega boxa. Wow, te strzały Broka są mega wolne. I powiem wam, że nie sądziłem, że aż tak ciężko będzie trafić. Tych skrzynek u góry jest bardzo dużo. I te moje strzały, mimo że leciały w kierunku osoby, to i tak nie docierały, bo się rozbiła jakąś skrzynkę. Gratuluję, wiśnia, dobra robota. Postanowiłem, że jeszcze dam jedną szansę klanowiczom i rozdam jeszcze jednego megaboksa. Tylko że oni nie wiedzą, że teraz będą uciekali przed Feniksem Krukiem. Teraz to będzie mega zabawa. Nie dajcie się zarazić, bo to będzie jednoznaczne z tym, że zginiecie. Otwieram. Lecicie. Pamiętajcie, że ja auto-aimuję. Dostał. Nie wiem, czy zginie. Okej. Okay. Biegnie dużo tych osób. Dostała Amelka. Kolejny strzał. Zaraziłem kilku, kilka szybszych strzałów. Podostawali, okej, lecimy naprzód. Twardzi są, jeszcze tak dużo osób nie przeszło. Okej, teraz to troszeczkę trzeba mocniej zaspamować, towarzystwo. Ależ oni tak cisną ostro. Szybko. I kolejny, Sadboy wygrywa. Sadboy, udało ci się, stary, wygrać megaboxa, szybki rejsik. Ale GG. Powiem wam, że nie sądziłem, myślałem, że ten kruk, że ta trutka kruka będzie nieco mocniejsza. Ale gratuluję. Także moi drodzy, to by było na tyle dzisiejszego odcinka. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły na minigierki w Brawl Stars, piszcie swoje pomysły w komentarzu. Sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji. Ja z pewnością coś ciekawego wybiorę i w następnym odcinku nagram. Mam nadzieję, że tak samo się wspaniale bawiliście jak ja. Nie zapomnijcie stawić łapeczki w górę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobię, zasubskrybuj kanał, ponieważ w tym roku lecimy po milion. Odwiedź też sklep Pixi, gdzie znajdziesz najlepsze koszulki w sieci. A ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!